Na tym filmie pokażę, jak można wyznaczyć wartość asymetrii oraz koncentracji jako pewnych charakterystyk podstawowych w ramach statystyki opisowej w programie SPSS na podstawie przykładowej cechy ilościowej, czyli mierzonej na skali ilorazowej lub interwałowej. Tu badamy wiek studentów. Jest to oczywiście przyjęte dość przykładowo. I teraz widzimy, że w tych naszych rekordów, jak scrolluję, mamy 100. Każdy z tych wyników to jest jakaś poszczególna wartość liczbowa. To jest akurat wartość skokowa, czyli taka całkowita liczbowa, bo to jest zdefiniowane jako liczba ukończonych, wiek ukończonych pełnych lat wśród studentów. I w ramach badania danej zbiorowości możemy określić sobie między innymi, jaki to kształt przyjmowałby rozkład, czyli taki kształt, czy on by był, przypominałby wzór symetrycznego rozkładu normalnego, a może by miał kształt innego rozkładu niż ten normalny. Musimy pamiętać, że rozkład normalny bardzo często przy cechach związanych z człowiekiem posiada własności rozkładu normalnego. Bardzo dużo analiz statystycznych opiera się na zgodności danego rozkładu empirycznego zaobserwowanego z rozkładem teoretycznym normalnym i dlatego często wykonywana choćby wstępnie jest analiza skośności i kurtozy, które bardzo sprawnie przed wykonaniem jeszcze jakiegoś konkretnego testu statystycznego na zgodność z rozkładem normalnym potrafią te dwie miary określić, z jakim to około możemy mieć do czynienia rozkładem. Czy asymetrycznym, jak w innym rozkładzie niż normalny, czy w rozkładzie tym konkretnym mamy rozkład w miarę symetryczny, czyli jest podejrzenie ewentualnie zgodności z rozkładem normalnym. I jaki mamy koncentrację częstości występowania wartości? Czy to jest tak jak w rozkładzie normalnym, a może jest to rozkład wysmukły, czyli o szczycie wyżej niż w rozkładzie normalnym? Czy rozkład jest spłaszczony, czyli znajdowałby się ten szczyt tej górki najczęściej występujących wartości poniżej rozkładu normalnego? Ja oczywiście tutaj dużo mówię, ale oczywiście można wygenerować konkretny wykres, który mógłby sprawdzić, czy jest to rozkład normalny. Ja chcę na tym filmiku pokazać, jak można wygenerować same wartości liczbowe asymetrii i koncentracji na przykładowej cesze ilościowej. Jeżeli wejdziemy analiza, opis statystyczny częstości i ze zbioru tutaj po lewej stronie większej liczby wybierzemy tą zmienną, która nas interesuje i będzie badana, możemy wybrać opcję statystyk w postaci tutaj skośności i kurtozy. Asymetria inaczej nazywana jest skośnością. Wybieramy opcję dalej i możemy wygenerować nasz raport dotyczący wartości miary skośności, takiego standaryzowanej miary skośności wraz z jej błędem standardowym. I tak samo kurtozy wraz z jej błędem standardowym. Błędy standardowe pewnych statystyk, czyli pewnych miar statystycznych, stanowią dla nas takie uzupełnienie informacji o wartości, jaka wyszła nam w danym obliczeniu. Jeżeli widzę, że skośność wynosi nawet wstępnie, nie mając na przykład wiedzy, 0,316, mogę zinterpretować, że błąd standardowy skośności to jest dla nas takie dodatkowa informacja, że ten wynik mógłby być przeciętnie o 0,241 niższy i wyższy. Tak samo w kurtozie. Jeżeli kurtoza wynosi minus 0,535, to błąd standardowy jest na poziomie 0,478. To jest dość duże wahanie i oznacza, że kurtoza mogłaby być, ten wynik tej kurtozy o tyle mógłby być niższy lub wyższy. Generalnie to są dość duże w tym przypadku wahania w porównaniu do otrzymanych wartości tych statystyk. I teraz zacznijmy sobie od interpretacji samej skośności. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że punktem odniesienia jest 0. Jeżeli wartość skośności mieści się w przedziale w liczb dodatnich, to powiemy, że analizowana cecha posiada ten podar, jakby nie cecha, tylko cała populacja generalna posiada rozkład
względem analizowanej cechy prawostronnie asymetryczny. Im wynik jest bliższy zeru, to będziemy mówić o asymetrii niewielkiej. Wcześniej byłaby jeszcze większa, to by po prostu wynik bliższy zeru, to mówimy o słabej skośności tego rozkładu, czyli że na przykład powiemy sobie, że te miary tendencji centralnej, średnia, mediana, dominanta przyjmują w miarę podobne do siebie jeszcze wyniki i na pewno, że większość analizowanych osób w tej zbiorowości studentów posiada wiek poniżej średniej. To jest jakaś taka pierwsza informacja wynikająca z tej skośności. Nie jest to oczywiście jednoznaczna wskazówka, że jeżeli nie przyjmuje tej wartości idealnej 0, to w tym momencie nie jest to cecha, która by miała zgodność z rozkładem normalnym. Jest to jeszcze do przyjęcia wartość skośności taka dość niewielka, czyli do wartości 1 lub minus 1 to jest, może być podejrzenie zgodności z rozkładem normalnym. Oczywiście trzeba wykonać odpowiedni test zgodności z tym rozkładem. Jeżeli skośność byłaby ujemna, to byśmy mówili o asymetrii ujemnej czy też lewostronnej i byśmy mówili, że większość osób jednak jest w wieku powyżej tej średniej. Wartość tego błędu standardowego skośności jest w miarę jeszcze wysoki, czyli można by było powiedzieć, że ta interpretacja tej skośności nie jest jeszcze tak jednoznaczna, ponieważ wartość tego wyniku mogłaby być niższa lub wyższa i to w dużym zakresie, duża zmienność by była tego wyniku, więc to jest taki niejednoznaczny wynik oceny tej skośności. A jeśli chodzi o kurtozę, widzimy, że punktem wyjścia, podobnie jak w skośności, jest 0. Jeżeli wynik kurtozy, czyli pewnej koncentracji wokół wartości średniej, ten wynik jest na minusie, będziemy mówić o spłaszczeniu, czyli o niższej koncentracji liczebności tych wartości wieku niż wokół średniej, niż to by wynikało z rozkładu normalnego. Czyli mamy spłaszczenie względem rozkładu normalnego, w odniesieniu do rozkładu normalnego. Gdyby ten wynik był nad plusie, to byśmy powiedzieli o wyższej koncentracji niż wynikającej z rozkładu normalnego. Najlepiej by było odnieść się do jakichś tam grafik znalezionych w internecie, żeby lepiej sobie uzmysłowić, co to jest koncentracja. Jeśli chodzi o same tutaj interpretacje tych wyników, to ja je podaję. No i znowu, wartość naszego błędu standardowego pomiaru tej miary jest dość wysoki, więc można by było powiedzieć, że o tyle wartość tego współczynnika mogłaby być dodatkowo niższa lub wyższa. W tym przypadku analizowana zbiorowość studentów pod względem wieku wstępnie i została określona jako ta zbiorowość posiada rozkład prawostronnie asymetryczny, czyli więcej było studentów w wieku poniżej tej średniej, oraz dodatkowo, że ten rozkład ma drugą właściwość, czyli jest bardziej spłaszczony, niż by to wynikało z rozkładu normalnego. Tak jak mówiłam, żeby stwierdzić jednoznacznie, czy ta cecha posiada rozkład zgodny z rozkładem normalnym, trzeba wykonać dodatkowy test. Na pewno mogę powiedzieć, że taka kurtoza, jeszcze na tak niskim poziomie, może też sugerować, że będzie to rozkład normalny. Test trzeba wykonać. Kurtoza nie ma, tak jak i skośność, jakichś ścisłych granic od do, w jakich powinna się zawierać. Jeżeli te wyniki są gdzieś tam, jeśli chodzi o skośność między minus 1 a plus 1, to jest jeszcze taki dobry, standardowy wynik. Im bardziej biorę dane nieprzygotowane pod jakiś filmik, a bardziej biorę dane empiryczne zebrane z życia ekonomicznego czy gospodarczego, czy też dotyczącego rzeczywistej bazy danych, to te wyniki mogą się zdecydowanie w skośności zawierać bardziej w poszerzonym zakresie od minus 2 do plus 2, albo wynosić jeszcze większy każdy dowolny wynik. Ważne jest to, żeby ta skośność i kurtoza była porównywana do punktu wyjścia wynoszącego 0. Kończę oczywiście omawianie tych dwóch zagadnień na tym filmiku. Jeśli potrzebujecie zdobyć większą, choćby początkową wiedzę dotyczącą statystyk opisowych, czy też statystyki matematycznej liczonej w programie SPSS, to zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów.